ci będę biegł. Poproś kurwa do nas, jak, cztery jak paczki się ogarną. Dobra, ile weźmiesz, Dady do wszystkich, dowódcy po przezbrojeniu, podejdźcie do dowództwa. Magazynki nie pasują do broni. Co jest, kurwa, co jest? Nie bierz pistoletu. Tak próbuję mówić do kapitana i tak mnie, kurwa, cofa. Rzekać mi się chce. Nie wiem. Green check na dowodzenie. Poprawny. Red check. Podobnie poprawny. No daj mi na radio. MG z drugiej drużyny, Kapral Clay. Ile macie taśm? Operacyjny? Jeszcze raz? Ile macie taśm? Ja pokoloruj się i przez... A mam... Jaki kolor? Na mapie, niebieski, zielony. Mam 8. Okej, okay, ja mam 7. Dobra, bo się zastanawiałem, czy po równo poszło. Okej. Okay. Relatywnie. Na diamentowym mimo wszystko jest. Potwierdź, proszę na razie, żeby potwierdzili, czy na pewno 10. Skał zgłoś dla Dary. Skał zgłasza. Ja biorę banana. Proszę o potwierdzenie ilości miejsc dostępnych dla piechurów. 10. 8 ławek i 2 strzelców pokładowych. Okej, okay, wyjął. Czy to jest strzelce? 8? Serio, zmieściłeś się? No. O, faktycznie. O Jezu, grupa pierwsza, do, grupa druga do grupy pierwszej, minów jedziecie już? Ekstra. Tak, jedziemy. 12. No. Faktycznie wszystkie. Są metagry? Chyba nie. Nawet ja mam nagle, chyba mają. Zapytaj zresztą. No, zapytaj. Są jeszcze magazynki Dauga. Dali do jednostek policji operujących w rejonie. Daddy, tutaj dowódca grupy drugiej policji, słucham cię. Możecie wziąć. Daddy z zapytaniem, czy posiadacie mikrodagry? To szkoda. Niestety nie mamy takiego sprzętu. Okej, okay, przyjął. Jednak policja nie ma. Biedaki. To będzie świetne. Ja już to widzę. Dali do wszystkich, dowódcy niech skierują się do kapitana stojącego przy wacie, wiacie. Nie wiedziałem, więc ja motorem się nie wezmę. Wiem, wiem, ale ja już ten, obgadałem. Idę na zbiórkę, Wasyla. Obgadałem z drugim, Gdzie ta wata? Dobra, nie za murem. Wyszła. Spokojnie, trzeba się... On jednego nie przytął, on możesz. Przytomni wszyscy, szat. Dobra, dobra, przytomni. Dobra, plan jest taki, ja plus Vicary to jest Green, tak? Green. Dobrze, lecimy na Police Station, robimy ten FOP, jeżeli mi tam nie będziecie potrzebni, to was odeślę. W międzyczasie Red czeka na powrót Helki, jak Helka wróci, lecicie na willę prezydenta, kontaktujecie się po drodze z policją. Oni nie mają mikrodagrów, także musicie się ich zapytać, czy już tam są i co się dzieje. I podbieracie prezydenta. Jeżeli będziecie potrzebowali wsparcia, wysyłam do was Green, jeżeli nie, albo mi nie będą tam potrzebni, to i tak ich wyślę. Ale jeżeli nie będziecie potrzebowali wsparcia, a mi tam będą potrzebni, no to ich zatrzymam przy sobie. Taki jest plan. Dobra, to w takim razie Vicary, pakuj ludzi. Niech odpowiem ganerki. To jest. Chłopaki, do Hillway'a. Tak, na nord. Generalnie w sumie nie wiemy, czego się spodziewać, nie? Dokładnie, nic. Dobra. No to nic, fajnie, powodzenia. Patrzę jeszcze raz. Na pewno nie waty, 5-5. Ale magazynków już nie ma. Green, do śmigłowca, raz. Dwójka do jedynki, jak daleko jesteście od willi prezydenta?
kolorów masz? Ile? No 8 sztuk każdej, że tak powiem. Ja wziąłem sobie jeszcze dwie półki. Rodzaje. Okej. Okay. Obstawić galerię. Go, 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 go. Zmieścimy się wszyscy. Grupa druga, wy jesteście już obok tej wizji? Wszyscy śmigłowcy. Odmawiam, jesteśmy za wami. Dobra, możemy lecieć. Słyszę ją. Diamentowy plan jest taki, jak nas wysadzicie na police station, wracacie tutaj po red i wieziecie ich na willę. Aha, ich na willę, tak? To jest. Podbieracie prezydenta i lecicie na police station już z red i prezydentem. Chyba, że w międzyczasie was zawrócę, bo jeżeli red będzie, znaczy policja będzie potrzebowała więcej wsparcia, no to wtedy też zabierzecie za sobą green. Ale to już wyjdzie w planie po prostu. Przejął, jesteśmy na radio cały czas. Jasne. Policyjny pewnie. Pod spodem czysto, prawo czysto, lewo czysto. Na ziemię? Good job. Okay. Chłopaki, skierujmy się na ten posterunek. A, to trzeba też zabezpieczyć. Ciekawy będzie. Czapka. Dobra. Green rozstaw ludzi. Na całym terenie, jak będzie, jak się rozwinie sytuacja z prezydentem. Dalej zgłasza. Dobra, rozejrzymy się. Jesteśmy już. Czerwoni, rozejrzcie się wewnątrz budynku, zobaczcie jak zabezpieczyć wejścia. Niebiescy, rozejrzcie się dookoła i sprawdźcie jakie są wyjścia i gdzie trzeba stanąć. Ja też się rozejrzę. Ocencie, jak najlepiej zabezpieczyć ten teren. Chuja, witajcie stąd. Dać do drużyny policji, bądźcie w gotowości. Wysyłamy jeden oddział w waszym kierunku, to niedługo powinni tam być. Policja do jednostek MDF-u, mamy kontakty. Jesteś chujowy ten... Team Red, zgłoś Gaskul. Praktycznie brak widoczności. Red, zgłoś Gaskul. Zgłoś. Zaraz będziemy po was lądować, jesteśmy już nad bazą. Takie pytanie od MG, ktoś wziął tą taśmę, co tam była w tej skrzynce w bazie? Red, right. Przyjął.
ktoś dowódca? Obstawiasz tu. Za budynkiem stoi. Przez to nie przejść, rozumiesz? Dobra, przyjął. Bardzo słaby teren mamy. Porusznik wikary. Zostajemy jego w budynku? Tak, no to jest... Nie, już jestem. Beznadziejnie. No wiem właśnie, możesz porozstawiać ludzi bardziej po budynkach obok. Znaczy wokół. Słuchaj, to wygląda tak, że praktycznie w każdym miejscu, który można tutaj spenetrować ten teren, od razu jesteś na close quarters i wygrywa ten, kto pierwszy strzeli. Ja mam wrażenie, że trzymajmy ten plac z widoku, nie? Albo wręcz przeciwnie, zabezpieczmy okoliczne budynki. Nawet no dlatego mówię, nie znasz ludzi po budynkach wokół. Daddy, masz piętrowe i... Daddy zgłasza? Daddy, tutaj skór, podobraliśmy relię, ogłaszamy. Tak mi się też wydaje, dobra. Tam jest dobry budynek na całą drogę, która przycina... Dobra, weź MG i zabezpiecz to. Podobraliśmy relię, wyruszamy na willę, a tu plac będziemy chyba stąd pilnować, bo tam dalej nie ma sensu też. Jasne. Panie pośredniku, mam za mało, żeby odstawić wszystkie te dziury. Wiesz co, nie, nie, rozumiem cię, ale z tej strony mamy ten plac i utrzymamy ten budynek, z budynku tu będziemy trzymali. Bo jest za dużo dziur, a za mało ludzi. Także niebiescy tu, a czerwoni bezpieczają drugą stronę drogi. Zapewnij, żeby... Weź, Chmielek, zrób tak, bo to jest chyba jedyne wyjście, nie? Na red, szybko podebrać prezydenta i batać do... Weź tak, żeby low profile, nie, i jeden pilnuje jedną stronę, drugi pilnuje drugą stronę, tak? I patrzymy, co się dzieje dzięki temu z tyłu budynku. Znaczy, tył budynku, tamta strona jest obstawiona. Tamtą stronę zostaw, dlatego że z tamtej strony czerwoni będą z drugiej strony drogi zabezpieczać, więc tam będziemy wiedzieć, jak ktoś podchodzi. Ja się bardziej boję właśnie tego kierunku. Tu nikt nie będzie widział, także zobaczycie ich dokładnie wtedy, kiedy się wychylą za muru. I pamiętajcie, że i stąd jest wejście, i stąd, nie? Stąd... Ja tutaj prawą zabezpieczam. Stąd, kurde, to nie wiem, może nam się uda zobaczyć z drugiej strony drogi, ale no będzie ciężko. Ja bym proponował też sprawdzić tamten budynek daleko, czerwony, na wprost. Tamten? Tak, tak. Nie, zostawmy to, bo da daleko to jest. Skrzyneczka, bardzo ładnie. Dobra, niebiescy. Dobra, mam. Dobra, Chmielek, to weź zabezpieczmy plac z tyłu budynku. Tak jest. Policja do jednostek MDF, daleko jesteście od nas. Ekstra, dobrze. To jest coś. Tu jest tylne wyjście, żeby was kurde nie zaskoczyli. Tak. O, rany. No to nasłuchujcie otwierających się drzwi. A ja wam zamknę jedne i drugie. Daddy to school, red na ziemi. Policja tutaj, Imre. Policja tutaj, Imre. Chodzimy od waszej wschodniej strony przez mur. Wiele, co? Jak tu będziesz stał, policja to gościu cię łapie na takim dystansie. Ja wiemy, no już wsiadłem. Ja bym tu w ogóle nie stał. Tu jest dziura. No nic nie zrobimy, mówię, w budynku. Tu jednego pod okno i dwóch tu. Tak jest. Na tym wyjściu. Zaraz wszystko ogarnę. Red, zgłoś Glasskull. W momencie, kiedy będziemy was ewakuować, wybierzcie te samo miejsce lądowania, tam będzie najprościej. Co to? Chodź. Tak, już się skonsolidujmy w budynku. Pójdziemy do budynku. Chodź, chłopie. Dali do jednostek policji. Myślę sobie, Hubi, że my możemy też jeszcze zająć lepszą pozycję, trochę oddaloną. Czy możecie podać przybliżoną ilość jednostek przyjaciela? Może druga drużyna jest w stanie podać, bo są wyżej, my nie jesteśmy w stanie zobaczyć. Stąd nie będzie jak się wycofać, kurde, no nie ma dobrego wyjścia. Poruczniku? No.
Ja mam saperkę, mogę zakopać te wyjścia, te 30 dziury w murze. No i tak przeskoczą, nie? Tak, ale będzie jakaś osłona rajeczego. Nie, nie ma co za czasu chodź. A to on jest wyżej i rzucą się po terenie. Dobra, Chmielek, my weźmiemy tę stronę. Czyli Mardo. Tak jest. Schubim. Zgadza się. Tę stronę weźmiemy z Hubim. Update jakiś na temat tego? Nic. Tu jest bezpiecznie. Także ta dziura jest twoja, Hubi, z tej strony, a ja sobie stanę tutaj. Operator Madia jest szok, a on tam dowodzi. A nie, bo tu Chmielek stoi, tak? Chmielek, weź tam, iść do swoich, a my tu we dwóch obstawimy to. To tylko trzeba patrzeć, nie? Także tam, o, stań, gdzie tę dziurę patrzyłeś. To wypatrzcie, ja tutaj... No bo ja ją obstawię, dobra. No dobra, no to teraz musimy czekać. Nic się nie zmieniło. Dlatego chciałem, żeby tylko najlepiej jakby na dachu jeszcze podlecieli, albo, nie wiem, na keksie, w kompleksie, bo tam widzę, że jest spory ten kompleks z willą. Mogliby podlecieć, tylko by zapakowali gościa i tyle. A, no taką akcję to by potrzebny był jakiś pojebany pilot. Typu Wilka. Myślę, że diamentowi też by dał sobie radę. Jest tu dowódca Red, przepraszam, Green. Tak, tak. W pokoju po prawej. Gdzieś tu jest? Jestem. Kary, jak dostaniemy info, że prezydent jest podebrany, wyznacz trójkę ogarniętych ludzi ze swojego teamu. Wyślij ich na punkt Green Spot 1 albo 2. Zabezpieczają też zachód. Biją tą dziuplę rzekomą. A, bo to już jest to drugie zadanie, okej. A reszta tutaj zostanie. Jedną trójkę tylko wysłać. Tak jest. A ja zostaję zresztą tutaj. Znaczy, okay. Nie wiem, widzisz sens wysyłania całej drużyny na spot? Jeżeli tak, no to się możecie ruszać wszyscy, dobrze. Ale to tylko jak dostaniemy. Okej, okay. Jeżeli mamy pilnować tego miejsca, to możemy tak ustawić. Tylko, że no, trzeba będzie ocenić sytuację w Larsie i ja bym chciał to widzieć własne oczy. No, ja bym wolał to na własne oczy ocenić. Dobra, w takim razie ruszycie wszyscy. Okej. Okay. W takim razie. Bo mogę zostawić trójkę tylko tutaj sam z drugą trójką podejść. Nie, to już pójdziecie wszyscy. Uważajcie sobie na ten zachód, bo naprawdę mogą podejść was, nie? No. Żeby nie było tam problemów żadnych. No i będziecie niżej niż taki... Z góry nas mogą KM-em przycisnąć. Tak, pewnie, więc musicie uważać. A coś tam jest. Polecimy sobie. Daddy Dored, jak sytuacja? Daddy Dored, jak sytuacja? Daddy do Red, jak sytuacja w willi? Dość ciężki atak, ale dajemy radę, na razie ustaje wróg, broń ręczna, RPG i pojazdy z MG. Przyjął Red, czy potrzebujecie wsparcia zielonych? Na razie nie. Czy dacie radę szybko prezydenta wyciągnąć z willi? Dobra, przyjął. Zostawajcie w kontakcie, Red. Przyjął. Ruszyła na nich duża fala nieprzyjaciela. Nie potrzebują na razie wsparcia. Są pod ostrzałem z technikali RPG-ów, ale mówią, że są w stanie to ogarnąć z policją. No dobra. Do 5 minut mają się... wyciągnięcie stąd prezydenta? Do 5 minut mają się z tym uwinąć. Okej. Jeśli wtedy nie będzie głosu, to raczej śmiało można wysłać...
Green, bądźcie w gotowości w razie czego. Do podjęcia się szybko do helki. No jasne. Jezu. Standard tego więzienia jest powalający. Możesz albo leżeć na kozetce, albo siedzieć na krześle. Narzekasz na standard w więzieniu? Dalej złoży dla... Dalej zgłasza. LZ Major. Prosiłbym, zaraz będziemy prezenta wnosić. Powtórz, Red, potrzebujesz tam skula, czy potrzebujesz drugiej drużyny? Potrzebuję prezydenta wywieźć. LZ Major. Dobra, przyjął. Skal, zgłoś do Daddy. Skal, zgłasza. LZ Major, niedaleko willi, koniecznie na południowy wschód. Red będzie wystawiał tam prezydenta, musi go podebrać. Przyjął, mamy tam 30 sekund drogi i czekam na halo, jesteśmy w gotowości. Możecie ruszać, Red. Przyjął, Skal rusza. Daddy, co mam, co z policją, oni lecą na mnie, czy jak? Odmawiam, Daddy, znaczy policja ma swój transport, niech wracają tak jak przyjechali. Prezydent do naszej bazy, tak? Później my gdzie? Prezydent do posterunku. Odmawiam, prezydent leci na posterunek razem z wami. Myślicie, że jeśli się pojawią jacyś wrogowie, to będą bardziej chłopaczki w besach, czy nasza bojówka, która zmieniła strony? Dobre gówno. Nie kumam. Ja też nie. Skul na ziemi, skul na ziemi. Okay. Czemu Red sam nie wezwał Usula, skoro tam są obok siebie? Zielonego pojęcia nie mam. Zieloni są tutaj. Czekajcie, skurczę, bo mam jakieś kurwa te sprawy ciężko. Ja słyszę na bieżący pojazd. Cywil. Druga grupa policji zgłoś do pierwszej. Czerwony SUV. My się powoli zbieramy, gdzie jesteście? Pojechał w kierunku SUV. Toyota. Twoje coś widzą wikary? Nie, to znaczy, przepraszam, widzą. Czerwony cywilny SUV przyjechał. Przyjechał. Okay. Proszę sobie przyjadłem, że on nie słyszy tego kanału, kurwa. Zbieramy się, spotkanie pod główną bramą. Jesteśmy już tam, czekamy na was. No tak to jest. No zawracam. Wraca? Aha. Wjeżdża do kompleksu waszego prawdopodobnie. Zatrzymujemy czerwonego SUV-a. Pojechał dalej. Pojechał dalej. Aha, no to pan kapitan czy tam pułkownik sam go tam aresztuje. Nie wiem, chyba się zatrzymał. Ale ja bym go zatrzymał. Kubi, weź tu zerknij. Daddy to Green, kierowca czerwonego SUV-a posiada broń. Powtarzam, kierowca czerwonego SUV-a posiada broń. No nie wiem, podejście od trzech ludzi, żeby go sprawdzili. Na pewno, mam go sprawdzić, tak? No tu już porucznik jest. Tak, okay, dobra. Chmielek, podskocz do mnie ze swoimi. Bo ma broń. Jestem psy z koło... No, widzicie. Pamiętajcie, wikary, że...
chwilę też mogą być tak z tymi gnojami, nie? Dobra, sprawdzamy tego gościa. Wchodzę? Ja trzymam tu, zobaczcie, czy z lewej strony jest przejście. On jest uzbrojony. Zatrzymasz go? Co robimy? Pytałem się, czy go zatrzymać. Nie dostaliśmy komendy, także pilnować. Jest uzbrojony, ma broń. Jest w sklepie obok tego. Dobra, jest uzbrojony i wszedł do sklepu. Dary, zgłoś grę z kulu. Jestem za panem. Dobra. Dary zgłasza. Za moment nie będziemy na posterunku. Dostał, dostał. O. Przyjął, uważajcie. Skal, mam na gorące LZ. Właśnie padły strzały. Jestem pod strzałem. Przyjął. Uważajcie, żeby nie wchodzić na siebie. Co z drugiej strony? Okej, żyjemy. Uważajcie, uważajcie. Zabiliście go? Poruszyk się zatrzymał, opatrz ramę. Spoko, musimy najpierw zrozumieć, co się dzieje. Chmielek, weź swoich tutaj, podsuń i zobacz, co się dzieje po drugiej stronie. Tam mam nogę. Front budynku, front budynku. Zdjęliście gościa? Biorę głowę. Daddy do Green, po uporaniu się ze strzelcem, sprawdźcie miejsce, w którym zaparkował czerwony SUV, czy to nie ma żadnego ładunku wybuchowego. Tak będzie. Mielek, sprawdź tego SUV-a. Moi już go przyszukują. Daddy to skór, ekipa z prezydentem na ziemi i my oddalamy się. Przejął. Wszystko z pojazdem. Panie poruczniku, chyba coś do nas strzelało z drugiej strony tego. Ja się nie jestem pewny, mam wrażenie, że strzelec był jeden, bo jakby był drugi, to by dostali, to byśmy wszyscy dostali. Które? Przepraszam, już mogę się ruszyć, tak? Dalej do Skull. Skull zgłasza. Skull, nowe rozkazy. Z daleka prowadźcie spot na miejscowość St. Louis i na punkt Dziupla, jak przyjął. Głośno, wyraźnie, udaje się. Co? Spodmis? Nie. Tak, jak tak, miał. To weź go. Schowamy do tego. Dobra, zdaje się, że pojazd jest niegroźny. Jest to wejście na górę, czy to parterowy? Tambu. Japońskie. Zabezpieczyć broń trzeba. Dwa granaty miał przy sobie. Nie jestem pewny. Nawet jeżeli fizycznie miał, to nie jestem pewny, czy taki był zamiar. Mogę strzec porucznika na posterunek? Jasne, jasne. Okay. Niebiescy, wróćcie na posterunek. To jest biuro w ogóle. Dobra. Liston, ajo. A tu są. Dziwny koleś. Słuchać. Okej. To ja zacznę już. Ja chciałbym powiedzieć samobójstwo, rzucił się z pistoletem. No. No designer, no. Dobra. Stanie, no, dobrze. Dobrze. Możecie ruszać na swój spot jakby co. A tam ktoś się podrobił z pojazdem. Potencjalny ładunek nie sprawdziliście, tak? Chodzi o pojazd? Można zablokować tym czy pojazdem. Chodzi o to miejsce, gdzie było. Miejsce, gdzie wcześniej stał przy tym nie, pojeździe. Nie, tego nie sprawdziliśmy. I coś tam. Albo idź tam robił. Nie, nie, nie sprawdziliśmy. To wyszli szybko dwójkę ludzi, niech będą ostrożni, bo tam mógł coś powiedzieć. No dobrze. Mielek, weź swoich, podejdźcie do tego miejsca, gdzie gościu się wyładował tam i zobaczcie, czy wszystko jest w porządku. I ostrożnie. Pojazd przywiezie do miasta południe. Mamy pojazd, przywiezie do miasta. Słychać, nie południe. Obserwujcie. To pewnie policja. Słychać mi kapa za mną. Może być policja, no. Może. Obserwujcie i zidentyfikujcie. Ostrzony zgubiłeś swoją ekipę. Trzema osobami w środku. Policja. Żandarmerii. Żandarmerii. Chodź za to. Co jest? Co to, gdzie jesteś? Chodź. Dla kapitana też tak wszystko powolutku pływa. Chodź za to. Jestem tu w bazie. To wyjdzie
głową bramą i w lewo. Jeszcze jeden pojazd wjeżdża od południa. Kolejny technika. To są twoi. To wszystko są żandarmeria, wiesz? Ile łącznie pojazdów, bo już są cztery. To by się wszystko zgadzało, tak. Ja widzę, jak dwa ostatnie dojeżdżają. Green, tutaj Dali, po sprawdzeniu miejsca, w którym wyładował się kierowca czerwonego, suwaszajcie na spot. Potwierdzam. Czerwoni, bądźcie gotowi się zebrać. San Luis, tu jest czysto. Dobra, chodźcie. Zaraz podchodzimy na krąg, na dziuplek przyjął. Głośno i wyraźnie, panowie, tylko ostrożnie, tak? Nie wystawiacie się na ostrzał. Kurwa! O, to gdzie jest ten? Dobra. Dobra. Możecie zrobić in miało, czyli... Bezpiecznie. Śmigłowiec północny, kiwi, pewnie nasz. Kapitanie, bezpiecznie, idziemy. A tam jest drużyna. Chodźcie za mną, niebiescy. Wychodzimy, czerwoni, zbieramy się. Przyjął. Kurwa macie. Przepraszam, designer, możesz się przesunąć? Ja bym sugerował przydzielenie... Designer! Kto? Przesuń się, proszę. Dzięki. Dobra chłopaki, zasuwamy. Nie przechodźcie do budynku, chodźcie. Zasuwamy na west, spójrzcie na mapę, pozycja green spot. Czyli tak jak mówiłem, niebiescy raczej po lewej, przepraszam, czerwoni po lewej, niebiescy po prawej i ciśniemy w kierunku west. Gdzie są czerwoni? No, byli mniej więcej koło komisariatu, ale za murem już. Się cofnęli trochę. Chodźcie. A, tu, bo żeśmy zeszli w budynku... No wiem. Dobra, czerwoni po lewej. Dobra, czerwoni lewa, niebiescy po prawej i ciśniemy na zachód. Starajcie się nie lecieć wszyscy naraz, rozsuńcie się troszkę. Są dwie strony drogi, wtedy zawsze czerwoni po lewej, niebiescy po prawej. Darius, głoś do school. Darius zgłasza. Darius, sytuacja wygląda następująco. Nie widzimy tam żadnych kontaktów, byliśmy na dosyć bliskiej odległości, ale nie wykluczamy w 100%, że tam nikogo nie ma. Jasne, przyjął school. A jak okolice dziupli? Okolice dziupli, czytaj San Luis, również czyste. Przyjął. Jakieś dalsze rozkazy? Chodzimy na górę, na west, tak? Tak jest. Przyjął. Na nie ma uwag, nie znaczy, że wszyscy zachowują się tak, jak oczekuję. Przyjął. Wiesz, chłopie, nawet ładnie to wygląda. Co, znaki? Formacja. I sami to ogarnęli. Prawo będzie symetryczne. Nie, absolutnie. My jesteśmy tak zwaną lożą szyderców. Patrzymy z tyłu, jak to wszystko wygląda, ale ładnie. Na radio. Red, zmiana planów właśnie się...
się dowiedzieliśmy, że wszystkie punkty zaznaczone na zachodzie, w tym za tą granicą potencjalną, mamy też zaatakować. W takim razie Green, spotujcie dalej dziuple, jak robicie. Red natomiast ruszcie na zachód od pozycji Green spot 1 i osłonięcie Green podczas spotowania. To jest na ten... Na... Green copies. 3. Czerwoni, rozstawcie się w kierunku zachodnim, a my będziemy spotowali północ niebieskim. Policja do jednostek MDF, zgłoszcie. Zgłaszam, dwójka. Mówię tutaj. Idę czy tam dziuple? Nie wiem, na razie się ogarniam, wiesz? Możesz patrzeć na te zabudowania tutaj, ja będę patrzył w west, tak centralnie. Lorche. Mam saperkę? Nie mam saperki. Macie saperkę? Tak. Dobra, dobra, czekaj. Reszep ma saperkę. To weź mi wygląda na west. Widzi te uzbrojone kontakty? Jak? Uzbrojone kontakty. Tak, oczywiście. Zobaczymy jeszcze drogę wyjazdową na północ. Na zachód. Gotowe. Dzięki. Jak będziesz mógł, to weź patrz Southwest, tak żeby nas nic nie zaskoczyło. Igorczyk nieoperacyjny, minuta. Przyjął. Green do dowódcy. Green zgłasza. Z naszej pozycji Lorsze wygląda na opuszczone. W tym momencie nie mamy w ogóle widoku na zachodni wyjazd. Po wschodniej stronie wygląda spokojnie. Dziupla, co najmniej 5 widocznych kontaktów, 2 samochody, brak stacjonarnego uzbrojenia, mają wyrzutnie rakiet przeciwpancernych. Igorczyk operacyjny. Przyjął Green. Oznaczcie to wszystko na mapie Green w miarę waszych możliwości. Przyjął. Dobra, uważaj! Dwójka, czy pierwszy? Daddy do jednostek policji. Byłbym wdzięczny, gdybyście tak podjeżdżając pod tą dziuplę wyłączyli te bomby, żeby swojej pozycji przypadkiem nie zdradzić, co? Jedynka przyjęła.
wracę z południa. Dwójka, czy wy za daleko sobie nie pojechaliście czasami? Zwiedzamy okolice. Gdzie z południowego zachodu? Aha, to tam jak gdzie ja nie widzę, tak? Cofnijcie się do nas, bo prowadzę się na błąd. Droga na południe od nas, to po niej jedzie technikal. No na południe od nas to jest po drugiej stronie od punktu, który obserwujemy, tak? Tak jest. Okej, fajnie. A wiesz co to jest za technika? No nasz, ten policjant. Red zatrzymali. A dobra, to nie melduj mi. Mamy. No chyba, że coś bardzo dziwnego robią, to wtedy dawaj znać. A przed nami są 100 metrów wyższe wzgórza, więc jak już schodziło. No się obserwujemy, jakbyście coś zobaczyli w mieście poza tym, co ja tam zwróciłem uwagę, to dajcie znać. Przyjął, Red, oczekujcie na razie. Obserwujemy północny zachód. Obserwujcie w miarę szeroko, bo widzę, że w tym kompleksie to już generalnie wszystko jest, myślę, jasne. Natomiast boję się, że coś przegapiłem na podejściu. Znaczy nie, jeden jest północny zachód, MG patrzy centralnie zachód i jednego mam, co obserwuje południowy zachód, także szeroko. Okay. Widzę ciężarówkę. Więcej informacji. 330 od mego punktu dla Dobby. Widzę w centrum, tak. Z kolei rozkazy dla was, ruszyć na pozycję Green Spot, podlegać drużynę zielonych i przetransportować ją w okolice wzgórza oznaczonego jako LZ. Jest to na południu od miejscowości Arudy. Ale zostańcie na pozycjach na razie. Na północ od willi prezydenta, powinniście to zauważyć. Zielony zachód, niebiescy punkt. HQ Green. Powtórz jeszcze raz na Green. HQ Green, Break. Do kompleksu wjechała ciężarówka. W tym momencie tylko widzę dwóch ludzi w szoferce. A przyjął Green. To są debile. Skół zgłasza. Znaczy dalej zgłasza. Pierwszy Green Spot 1. Tak, potwierdzam. Green Spot 1 i tam stamtąd podbija się drużynę Green. Green w zasadzie podebranie, ruszycie na pozycję na południu, koło wzgórza LZ. Po wyładowaniu się wejdziecie na to wzgórze i rozpoczniecie spot wysuniętego posterunku. Green przyjął. Czy jednostki policji są już na pozycji? Mielek i Gorczyk, zęknijcie na mapę, będziemy jechali na LZ, na południowy zachód i stamtąd będziemy obserwowali jakieś, jak to się nazywa, wysunięty posterunek. Tak, potwierdzam, Green mendował. Przyjął. Poczekajcie i będziemy musieli się szybko załadować, także bądźcie gotowi, jak śmigłowiec podejdzie, to do niego się rzucić. A, straciłem z oczu te... Daddy do jednostek policji, macie zielone na wejście do dziupli i zajęcie tego małego kompleksu. Gliny będą wchodzić do dziupli. Jedynka przyjęła. W miarę możliwości Red niech osłania z daleka podejście żandarmów. Green niech się przygotuje do podebrania przez śmigłowiec. Przyjął Red do... Dwójka do jedynki, idziemy od waszej lewej. Jedynka przyjął. To się nazywa range finder. To dlaczego nie mogę stwierdzić, jaki jest range? Pod U niech porucznik spróbuje. No nie. A jak się ten guzik powinien nazywać? Jak powinno być, no co powinno być na nim napisane? Już otwieram instrukcję. Ciężarówka wyjechała z kompleksu. Ciężarówka jest poza kompleksem w tym momencie. W ciężarówce znajduje się człowiek ubrany w mundur oficera. Ciężarówka zmierza do centrum miasta. W instrukcji to powinno być zakładce broń, dalmierz laserowy. Ciężarówka wyjeżdża na zachód. Śmigłowiec się zbliża. Wracają pewnie do bazy, Przemek. Green, tutaj Skull, podchodzimy do lądowania. G-
Green przyjął, jesteśmy gotowi. Czy on ma oznaczać imersję? Dwójka do jedynki. Czekaj, czekaj. Nie, nie trzeba. Co jest dwójka? Z kompleksu wyjeżdża pojazd terenowy, jedzie w tym samym kierunku, w którym jechała ciężarówka. Go, 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 ładujemy. Szkólne wiem, szkólne wiem. Pakujemy się, panowie. Policja tutaj rędza, ile będzie się w dziupli. Policja tu rędza, ile będzie się w dziupli. Dali, nie mam kontaktu z policją. Tylko, że możemy dać im ognisko. Dawaj, jeszcze. Nie. Halo, kiedyś to jeszcze. A no, jeszcze jeden. Dobra, teraz jedziemy. Go. Przyjorek. Daddy to school, green podebrane, udajemy się na... Bardzo ładne latanie. Przyjor school. Jednostki policji zgłoście. Podoba się. Jedynka, dwójka, ktokolwiek. Jedynka, dwójka, dajcie halo, już nie red, jeśli potrzebujecie osłony. I jak wam idzie z tym atakiem na dziuplę? Okej, nawiązaliśmy kontakt z wrogiem. Przyjął. Red, macie halo, odchłaniajcie tam darmo. Czy my mamy robić spot? No, nam kazali wylądować i zrobić spot na posterunek. Skurko, co dady? Tu jednostki policji do Red, z chęcią skorzystamy z waszej osłony ogniowej. Scout, głoś dla Dazi. Scout po zdjęciu drużyny zielonej skierujcie się na tą samą pozycję co poprzednio i podbierzcie drużynę czerwonych. To jest red. Przyjął, głoś dobra. Przygotować się do tego. Gotowi. Do Dazi, policja zabezpiecza komplet. 5, 4, 3, 2, przyjął. Desam. Za mną. Tu school green wysadzony, udajemy się w poręb. Break, przekażcie policji, że w stronę dziupli zmierza pojazd. Czerwony, dobra, zawraca. Przyuważył. Jedynka przyjął. Teraz jesteśmy w terenie otwartym, dużo lepiej, żebyście rozsunęli eszelony, formacja tak, na boki, żeby nie żeby przed oczami nie mieć dupy kolegi, bo raczej nie, żeby móc spokojnie prowadzić ostrzał do przodu. Ciekawe, czy jest wejście tu na górę. Policja do jednostek wojskowych, kompleks wygląda na zabezpieczony. Red, zgłoś dla school. Proszę. Wasz ATA na punkt spotu. Dobra. 30 sekund. Dobra, przyjął, dosłownie za 5 sekund będziemy na ziemi, oczekujemy na was. Stop. Tam, dwa. Ktoś z was coś widzi na po drugiej stronie? Zostańcie na pozycji, się przesuwa na prawą. Się tak samo jak i Green w okolice wzgórza LZ, znaczonego na południu od... Trzeba przesunąć się na północ w stronę wzgórza LZ. Przyjął. Ja tam już będę, także uważajcie. A co jest?
za po prostu kamień na kamieniu, no. Nie ma jak wyjść wyżej. Nie, czekaj, bo się pozabijamy na tych skałach. Na tych skałach idzie się pozabijać, raczej tu w prawo trzeba spróbować obejść. Lędowski policji, zgłoście tak dalej. Jedynka zgłasza. Jedynka, dwójka, wasze rozkazy to w tym momencie udać się na południowy zachód. W miarę możliwości zespotować. Odmawiamy, mamy kontratak na dziuple. Właśnie. Przejazd, będzie się odepchnięcie. Zobacz, co tu na tej mapie widać. Przede wszystkim na tej mapie nie widać, że to wszystko to jest jedna wielka skała. A trzeba będzie obejść, no spróbujemy. Dalej, dawaj, obchodzimy tę górkę dookoła. Green, zgłoś dla Daddy. Green zgłasza, z naszej pozycji słaba widoczność, jeżeli o to chodzi. Daddy to school, daddy to school, red na ziemi, wracamy do was. Słuchajcie, przesuwamy bliżej tego posterunku. Green, w takim bądź razie, wy nie macie żadnej widoczności na ten wysunięty posterunek, tak? No, szczątkowo. Mowla, przyjął. Może tu będzie lepszy ten widok. Gdzie? Ta górka. No to ta przed nami górka. Praktycznie na łaźni. To takie skałka. Tak, tak, no teraz na to patrzymy, to co ten bunkier stary wystaje po lewej stronie. I po prawej masz kurde Hesku. Drużyny piechoty oczekujcie. Tu się też Red i Green. Skull, przeprowadźcie szybki spod wysuniętego posterunku. Mam częściowy widok na posterunek, widzę dwa bunkry. Cool. Gdzie konkretnie te dwa bunkry widzisz? Ja widzę jeden. Drugi po drugiej stronie. Daddy, tutaj policja. Zwróćcie uwagę, że są patrole od naszej strony. Skierować się na południowy zachód w kierunku punktu obrony morskiej. Przeprowadzić spot w miarę możliwości zajęcia. 302 posterunek. Piechota blisko. Poniżej linii wzgórza. Północny zachód, tak, przepraszam. Czy blisko, bliżej. Daddy, zgłoś go skół. Daddy zgłasza. Czy posiadacie na posterunku jakiś helipad, gdzie moglibyśmy spokojnie wylądować? Odmawiam. Tak, ja się przesuwam dalej. Idźcie za mną w kierunku nord. Który? I skonsolidujmy się, żebym wiedział, gdzie jesteś. Zespotować punkt wysunięty posterunek. Trzy. Daddy Green. Daddy zgłasza. Widzimy patrole piesze, nieliczne, od naszej strony przy posterunku. Przyjął, jak możecie oznaczać na mapie. Ten red... bezcelowe, bo są w roku. Znajduje się na ufortyfikowanym skalnym, znaczy na skalnym wzgórzu, Pic de Fas. Po północnej stronie jest bunkier piętrowy, znaczy parter i piętro. Po lewej jest bunkier betonowy. Nie zobaczymy nic, bo całość jest za skałami. Przyjął red. Skór przeprowadzi dla was spot, tak, i dopiero potem będziemy myśleli o podejściu. Podejście od wschodu niemożliwe ze względu na naturalne ukształtowanie terenu przez skały. Przyjął. Co sobie zrobiłeś? Chyba kostkę skręciłem. Się nie ruszę. Ktoś jeszcze sobie coś zrobił, chodząc po górach teraz? Chyba jedyny jesteś, jest gotowy. Dzięki. Skull, wasz ETA do tego wysuniętego posterunku. Kombajn na 300, czy jakaś struktura? 30 sekund. Kombajn. Przyjął, informujcie na bieżąco, co tam się dzieje. Red, Green, wasze nowe rozkazy, zająć pozycję do podejścia na wysunięty posterunek. Macie pełną dowolność w miejscu, z którego chcecie startować. My wam nie pomożemy, nie wiem, co tam się dzieje.
Przyjął. Śmigło, dajcie ten przyspieszenie, macie awionetkę na kolizji. Green podejdzie z tego kierunku, na wprost, na posterunek z kierunku wschodniego. Green, idziecie od północy czy od południa? Nie no, podejdziemy od wschodu, tak jak stoimy. Nie ma potrzeby kombinować chyba. Samolot na nim przyleciał. Dobra, to ja podejdę. Pilny. Też od wschodu, później na południe. Ale... Dobrze, czyli chciałbyś podejść od strony tego betonowego bunkra, tak? Potwierdzam. No dobra, to weźmiemy drugą i staramy się nie wyjść wam przed oczy. Okej. Będziemy operowali razem z Red w rejonie kompleksu. Postaram się nas wprowadzić tak, żebyśmy mogli ich osłonić, ale raczej to oni wejdą od strony południowej, bo się boję, że im wyjdziemy prosto przed lufy, a my zabezpieczymy ten bunkier po prawej stronie jakby teraz, nie? Ten dwupiętrowy. To skóry, jesteśmy nad wrogim. I bądźcie świadomi, że od strony kompleksu może wyjść na nas bunkier. Nasza ekipa. Także ostrożnie nas puśćcie. Z naszej perspektywy brak ludzi w środku jeszcze, ale zrobiliśmy to z trochę dużą prędkością, aby nie ryzykować. Do tego jakieś pojedyncze budynki. Przesuwajmy powoli. Nieopancerzone, zwykłe ceglane. Aktualnie widzimy dwa bunkry. Jeden. Na dwóch wysuniętych punktach od strony east. Północnym i południowym, jak przyjął. W środku dwa pojazdy. Skull... Nie nisko, nie nisko. Wysoko. Się zmęczy się niepotrzebnie. Czy masz kopilota? No, kopilot rozmawia. Jeszcze lepiej. To oznaczcie to na mapie i... Pozwólcie naszym drużynom szybko zareagować, a nie gadać na radiu z myślą, że wszystko to zrozumiemy. Ciężarówka. Gdzie ciężarówka? Jaka ciężarówka? 300 ciężarówka jakaś zakamuflowana. W zabudowaniach. Przed nami, tak? Potwierdzam. Prowadzicie. Okej, okay, ostrożnie w takim razie, nie ma czego nadawać. 280-290 przesuwa się na południe. Aha, czyli to jest ta ciężarówka, która... Czy to jest ciężarówka taka zabudowana? Tak, tak bardzo podobno do tamtej. Green zlokalizowało ciężarówkę, która opuściła dziuplę. Jest kontakt z nieprzyjacielską piechotą, ona jest na drodze między nami a bunkrami chyba. Cztery kontakty na drodze. Które przyjął? Ciężarówka pusta? Znaczy no w tej chwili, ale miała piechoty. Mieszą do helki. Okej, okay, będziemy to likwidować, musimy podejść, ja tego nie widzę, słuchajcie. Przygotujcie się do ataku na wystrojenie po prostu. Centralnie west od pozycji czerwonych. Green, te budynki od mojej strony są budowane na południu, wroga piechota też. Na południe od skrzyżowania tej głównej drogi z tą dojazdową. Chłopaki, spróbujcie się zorientować, gdzie ja jestem, bo ja się w tej chwili przemieszczam w kierunku tego głównego skrzyżowania, jestem przy drodze i mam do niego jeszcze jakieś 50 metrów. Red, green, spotkajmy się na skrzyżowaniu. Oraz pojazdów zaznaczone na mapie. Odradzam, ale no, możemy wykonać. Te kontakty się wysiły do... Break, nie Jeep na 300. Okej, okay, i tak musimy... Uzbrojony technikal. Strona. Mamy uzbrojony technikal. Skór pod ostrzałem, uciekamy z terenu działań. Dobrze. Skalczy, zakończyliście na wysunięty posterunek. Potwierdzam. Cały? Tak. Przyjął, w takim razie zajmijcie się spotem na obóz. Powiedz mi, jak zobaczysz naszych. Red, green, macie zielone na atak, na wysunięty posterunek. Koordynujcie to między sobą. Na polu otwartym, za kamieniami siedzą.
Zaznaczyłem pozycję Green Meat. Chcę, żebyśmy się tam przesunęli wszyscy. Jedzie, jedzie, jedzie. Jedzie przed nami. Green, green, pojazd do was jedzie na północ, główną drogą. W sensie Potwierdzam, potwierdzam, przejechał. Dobra, chubi, idziemy bez osłony, nie wiem gdzie są nasi. Za nami byli jakieś 200 metrów. Tak? Jak spojrzałem ostatni raz. Dowódca i medyk znajdują się przed zabudowaniami Green Meat w takim zagajniku, trochę w zagłębieniu. Także uważajcie, jak będziecie szli. Czerwoni idą centralnie za dowódcą. Ekstra, to jak mnie dogonicie, to wyprzedźcie i na lewo. O kurwa, rzeczy się dzieją. Pick-up wyeliminowa. I rozwincie i powoli i czyścimy zabudowania niebiescy prawie. Green wchodzi w zabudowania od północ, przepraszam, na północny wschód od skrzyżowania. To są mury, tylko południe. Daddy przyjął. Red zabezpieczył zupełnie. Jarek, to jest Red. Nie, to są nasi. Lewa strona nasi muszą być. Dowódca po lewej stronie są nasi. Wiem, wiem. Dobry, oblać się medyk, możesz? Stałeś? No, odłamki lecą. Zobaczysz to? Kontakt, piechota, 300 na otwartym. Tak. Wpadamy tutaj. To jak podchodzimy, zaraz będziemy podchodzić od betonowego bunkra, to mam trochę lipę, bo tam 2 km. Red, uważaj, na północ od ciebie w tym momencie piechota, nie przeciwska. Break, break, kulpo to strzałem, odchodzimy z punktu spotu. Red, nie przeciwska, piechota, północ od was prawdopodobnie nie będziecie widzieć. Dalej, tak, co zrobić? Matko, nie wszyscy na razie? Policja do jednostek wojskowych, jesteśmy na miejscu, obserwujemy punkt obrony. Słuchajcie, czy wy widzicie tę piechotę, o której mówiłem? Odmawiam. Dobra, jest taki na kierunku zachód, tutaj jest taki... Dobra, potwierdzam. Potwierdzam, widzę. Dobra, dobra. Czerwoni, chcę, żebyście to rozwalili, a niebiescy my pójdziemy dołem. Chcę zajęć ten punkt. Jeżeli stwierdzicie, że nie dacie rady. Szukaj pozycji i zaraz ich tam zapalisz. Też osłaniał na sam, będziemy podchodzić. Musisz mi o tym dać znać. Dobra, zaalarmowanie. Dwójka, uważaj, te kontakty z tego. Jak uważasz? Są zaalarmowane. Niebiescy rozwinąć, rozciągnąć po mojej prawej. Czy policja przyjęła mój komunikat? Niebiescy linia do prawej. Poprzez komunikat. W takim razie musicie sobie poradzić. Na razie nie macie wsparcia. Przyjął. Derry? Derry, głos z Gwoździowską? Zgłaszam. Dobra, czerwoni, zaraz będziecie mogli przemieszać. Uważajcie, po lewej stronie już czerwoni wchodzą do kompleksu, tam Red wchodzi już do kompleksu. Potu, tam jest najprawdopodobniej pick-up z KM-em w oborze. O kurde, to się nazywa synchro, kurwa, ja pierdolę. Musieliśmy się sam to ewakuować, ponieważ byliśmy pod strzałem. Dobra, czerwoni, doskoczcie. Na miejscu zajmiemy. Niebiescy, przemieszczamy powoli. Zajmijcie ten budynek i patrzcie na nas, my będziemy wychodzili powoli na szczyt wzgórza, kurde. Red nam wpadł już do kompleksu, więc z lewej strony nasi. No, co w tym prawym bunkrze na górze jest kontakt. Likwiduj, jeśli masz dobre pole do ostrzału. Odmawiam. Okej, to informuj. Czerwony, zamelduj mnie, jak będziesz widział nasze podejście. Przyjął, już zajmujemy budynek. Dobrze, raczej przesuńmy się do lewej, przesuńmy się do lewej. Czerwoni z widokiem na podejście. Ekstra, patrz też na ten prześwit między skałami po mojej lewej. Przyjął. I ostrożnie, jak się wychylacie.
To likwidujcie takie rzeczy, nie meldujcie. Gun. Larry to school, wykonaliśmy podobny sposób w okolicach działań bojowych. Wszystkie bunkier. Nie. Zajmijmy bunkier. Zajmijmy ten bunkier. Przyjął, jak się załadujecie w bazie. Uważajcie ze strzelaniem do kompleksu. Identyfikujcie cel. Green, wstrzymujemy ogień na ten posterunek. Zajmujemy zachód, bo mamy jakieś kontrole. Przyjął, chcę, żebyśmy tam weszli, rozumiem. Czerwoni, dociągajcie. Przyjął, my z bunkier oczyszczony, zaraz będziemy wchodzić. Niebiescy, coś tam strzela z tego kompleksu. Po zatankowaniu cię na... Ja już się przesunąłem, na trochę na southwest od tego bunkra. Wyjdźcie i będziemy wchodzili do kompleksu tą siłą, co tu jesteśmy. Zatankowaniu polećcie na dwóch, na północ i zachód, zespotujcie mi bazę. Dobra, uważajcie, strzelają do mnie. Przyjął tam przy okazji ewakuowania się, zawadaliśmy minimum jeden zawodnik w tamtym terenie. Przyjął. Żandarmeria. Widzimy naszą pozycję, jesteśmy... Wchodzimy. Nie nad dziuplą, znaczy nad... Czerwoni, dajcie mi znać, jak będziecie. Czerwoni, mamy... Panowie, z waszej strony wjeżdża żandarmeria. Uwaga, jakiś pojazd wjeżdża. Potwierdźcie, że czerwoni mają ruszać do kompleksu. Tak, potwierdzam, dołącz do nas. Okej, opuszczamy pozycję i dołączamy. Green na 40. Green w kompleksie. Green na północny wschód od was. Nie razem, nie razem, ciśniemy dalej. Dobra, dwójka, wchodzimy do was. Niebiescy, idźcie od strony lewej tego budynku, mam prawej. Albo odwrotnie, odwrotnie, od prawej, od lewej. No co znalazłem RPG, dobra, czy nie można, nie można. Green chyba posterunek. Skup się na razie na to. Dobra, dwójka. Poczekaj, green w posterunku. Pojazdy. W środku? Tak, tylko że ja wyjdę, najpierw trzeba zewnątrz zobaczyć. Uwaga, okno? No to nie wiem. Przyjęliście? Na piętrze są. Przed główną bramą. Daduj zgłasz dla re... Najebany się. Daj zgłasza. Główną drogą, która biegnie wzdłuż... Czerwoni zbliżamy się do kompleksu. Tej czerwonej wrogie okay. Przemieszcza. Ostatni się... opór jest jeszcze w głównym budynku. Hamwik koloru czarnego uzbrojony. Wkraczam do głównego. Nie wiem czyje to jest i do kogo to należy. Przyjął, na pewno nie do nas. Hubi, puścimy niebieskich do przodu. Przyjął. Albo czerwonych, ciśnijcie. Dobra, idziemy. Dajcie do wszystkich, Humving pewnie nie jest nasz, nic nie wiemy o innych jednostkach. Ale z eskortą, chłopie. Nieprzyjaciel. Nie sam. Chodźcie za mną. Patrzcie prawo. MG, kurde, na szpicy. Posterunek czysty. Dobra, tutaj... Sprawdź pojazdy. HQ schodzi do posterunku. Sprawdź pojazdy? Tak. Mamy dwóch zawodników u góry. Dla Daddy. Jedynka zgłasza. Co za załodunki burzące. Waszym kolejnym celem zabezpiecz. Jest tworzenie spotu na obóz przemytników i w miarę możliwości... Zabezpiecz to tego RPG-a, co znalazłeś. Jedynka co znaleźliście? RPG we dwóch zakładników i ładunki wybuchowe burzące. Zakładnicy, okej. Okay. Na piętrze. Mielej, w głównym budynku też masz tutaj chłopa z RPG-iem. Na piętrze. Jednego RPG-a możemy podebrać, drugiego RPG-a trzeba będzie zostawić zabezpieczonego. Dobra, jeden z niebieskich do mnie. I niech nasz strzelec RPG go weźmie. Albo wiecie co, żeby nie było misidentification. Zostawcie oba RPG-i tutaj w jakimś wyraźnym miejscu. Ktoś jest ranny podczas tego szturmu? Został? Bardzo dobra robota. Podobało mi się to, chociaż było trochę chaotycznie, no ale taki jest mój styl. Dobra. No i kary? Słuchajcie. Kapitanie. Potrzebuję tu jeszcze dowód.
który jest na południe od nas, kurwa, chujowo. Na południe? Dobra, Wikary planuje zrobić tak, tak, wywołaj go. Obóz na zachód macie zespotowany przez Hula. Daddy to Red, niech dowódca skieruje się do kompleksu. Zajęlibyście mniej więcej te dwie pozycje, jakie zaznaczyłem, ale mówię mniej więcej, bo jak to zależy od tego, jak będzie wygodniej. Widzę. I ostrzelali z góry ten obóz. Mhm. Po ostrzelaniu wchodzicie razem, koordynacja tak samo jak tutaj. Zajmujecie obóz, co ty na to? No, zgodnie ze wskazem. No to w takim razie jeszcze Red przekazać ci będzie. Chłopaki, rzućcie okiem na mapę, żeby wiedzieć co się dzieje. Będziemy cisnęli na pozycję green, stamtąd bunker 1, 2, 3. Red, czy przyjąłeś ostatni? Nic, ja wyjmuję rzeczy z plecaka, a tu się zapada po ziemię. Powtórznie dotarł do mnie komunikacji. Klasyk. Green, to wódca skieruje się do kompleksu, podał rozkaz. Będziemy najpierw spoglądali z pozycji green na to. Mamy rozkaz to też zdusić ogniem, jeżeli będzie okazja. I koordynować z red, z czerwonym, no z red, no. To co robimy z tym RPG-iem? Wiesz co, z pierwszej kolejności chciałem go wziąć, no bo to jest trochę lepsze niż to, co odniesie Sato, ale raczej go zostawimy, bo nie chcę, żeby ktoś po RPG-u naszego ostrzelał. Tak jest. Ale przejdź. Przyjął. Dobra, Sato, rzucaj. No. To wyrzuć. Ustawiacie, ostrzeliwujecie z góry wszystko, co tam jest w obozie na zachodzie. Po ostrzelaniu wchodzicie z koordynacją tak jak... Szkoda. Dobra, no to możecie ruszyć, jak będziecie gotowi. Dobra. No to znaczy my już powiem. Okej, okay, chłopaki, wymarsz kierunek zachodni. Formacja taka jak ostatnia w otwartym terenie, szeroko rozstawieni, czerwoni, lewo. Mam trzy ładunki tutaj jeszcze. Dobrze, Sato, to zabezpiecz. Nawet bardziej na północ, no. Mniej więcej 290 kierunek marszu. Murtek, zgłoś. Nawet ja by postrzelałem. Armelia, podajcie swoją pozycję. No, tego się nie spodziewałem. Aktualnie jesteśmy na punkcie obrony morskiej. Mieliśmy kontratak, teraz się zakończył. Nie mogę się skontaktować. Dobrze, że chujowo strzelali, bo tak to by nas było trochę mniej. Przejął. Myślałem, że jak to się armia dołączyła, to tak trochę bardziej zawodowo. Okej, okay, do wszystkich. Dowódca drużyny policji nie żyje. Tutaj po prostu niepotrzebnie cisnąłem szybko, ale to było dlatego, że nie chciałem zostawić Reda samego. Myślałem, że on bije na posterunek sam, nie? A tu się okazuje, że Red, słuchaj, no zostawił nam podejście. Ale ciekawa sprawa, tego się nie spodziewałem i podobało mi się taki rozwój wydarzeń. Minus dwóch, tak? Tak, mamy jedna z aktualnie. Przepraszam, bo mi nawalało teraz w ucho, co mówisz? To jest stromo tam mieli, strome podejście. Tak, okej. Okay. A u nas też było dużo widać tak naprawdę. O. Red jest po lewej stronie. Rysują się w tej chwili na tle nieba. To się nazywa... Jak to się nazywa? Jak to się nazywa? Sylwetkowanie po angielsku, nie? Horyzont? Zgłasza. Nie. Podwykonany... Bardziej o nurt sztuki chyba. Wszystkie rzeczy zaznaczone na łapie. Doskonałe. Tutaj jest linka, jeżeli ten spot już jest wykonany... Podoba mi się wasz tak rozumowanie. Połączyć się z drugą drużyną, podziel ich miną na sekcję i atakujcie ten obóz. Przyjął. Dobra, ja mam nadzieję, że ten pojazd za nami to... No właśnie, bardzo dobrze.
Do kawalerii wstąpić, Chmielek, jedziemy. Dobra, widać kapliczkę, to jest chyba nasz punkt. No, to jest okolica naszego punktu. Naszym celem jest dokonać spota na nieprzyjaciela, więc ciśniemy aż do kontaktu wzrokowego. Żandarmeria ma update sytuacyjny, nie atakuje. No i oczywiście, jeżeli znajdziecie sobie jakąś lepszą pozycję, to przykład w miejscowości Guls i oczekujcie na resztę naszych jednostek. Jeżeli się okaże, że jeżeli nieprzyjaciel jest blisko i stanowi zagrożenie, to likwidujcie. Jeżeli jest daleko i nie, okej. I nie wykryty, to wiadomo. Czekamy. O, i to jest nieprzyjaciel niebezpieczny. Green, co się u was dzieje? Kontakt jest ogniowy. Nie widzę nieprzyjaciela. Prawdopodobnie to żandarmerii wjechała. Dwa kontakty zdjęte. Zlikwidowany Green, to... Sprawdzam kapliczkę. Buddy, zgłoś dla jedynki. Jedynka zgłasza. Nikt nie został ranny. Okej, możemy zmienić pojazdy policyjnych na te uzbrojone wroga? Zezwalam, nie angażujcie się w kontakt ogniowy przy kryjówce. No, potwierdzam rzeczywiście. Przyjął. Mamy motorówkę w tej chwili na wybrzeżu na północny zachód. Płynie w kierunku południowym. Green, dajcie halo, tam jak będziecie chcieli otwierać ogień, mamy kilka pick-upów. Dużo jednostek i patrola. Zajebista widoczna chyba. Niebiescy chodźcie bardziej na lewo. MG ma meduje, właśnie weszliśmy na pozycję. MG ma widoczne na zabudowanie. Uuu, zaczęli strzelać. Odpowiedzieć. Wyeliminowany. Jeden gościu przy bunkrze, przy drzewie w centrum. Jeden w gaju. 260. Jeden pod helikopterem. Wsiadł do helikopteru. MG, weź mi to śmigło zniszcz. Tam jest helikopter. Good job! Uwaga, nieprzyjaciele w budynku koło śmigłowca, na po prawej. Uwaga do wszystkich na obóz z pod strony południowej, zmierza drużyna piechoty z miasta i... Kontakt tylko u kościoła, jeszcze się kończy. Nieprzyjacielskie posiłki wzdłuż drogi od południa podchodzą. Ty wchodzić. Chcesz, żebyśmy wchodzili? Mamy dobrą pozycję do strzału. No my tak samo. Dobra, wchodzimy. Znaczy ja nie mam za bardzo jak zejść, wiesz? No, domyśliłem się, inaczej byś wszedł. Za jednym będziemy wam eliminować, tam macie jeszcze kilka kontaktów. W kościele... Dobra, będziemy wchodzić, panowie, zbieramy się. Dobra, jeszcze raz. Kościół jest ufortyfikowany. Tam spodziewajcie wychodźcie się kontaktu. Przede mną. Przy kościele macie bunkier oraz skład amunicji. Przyjął. Zaraz się zbierzemy i zaraz wyjdziemy. Czerwoni zbieramy. Greenback, dodatni, miejcie na uwadze, że miasto na południe jest obsadzone przez wrogi. Red, wiem. Właśnie się o tym dowiedziałem. Widząc wrogi jednostki wchodzące z miasta. Ci, co są sprawni, wchodzą, a reszta dołączy. Rozseparujcie się. Tam wygorczyka z tyłu, bo on zeskoczył z tej górki niebies. Medyk już przy nim jest, nie? Przy chwilku jestem. Mielka, przepraszam. Dobra, medyk, to ogarnij tych, co zostali z tyłu, bo musimy wkraczać. Igor,
Chłopczyk chyba stracił świadomość na skutek tego spadku, z kółem go jest pod skrapą. Dobra robota. Rin, uważajcie, bo wróg nam właśnie plecy zrobił z pojazdu. I z piechotą. Przyjął. Na podejściu mamy trochę rozrzuconego nieprzyjaciela, ale generalnie jest na razie mało opór. Uważajcie na kościół i zakrywa. Nie ma naszych, wkraczamy, jesteśmy, wszystko co się rusza i ma broń, to wróg. Daddy do żandarmerii, podajcie tą pozycję. Aktualnie wyruszamy już powoli do tego. Bunkier dostał. Kolejnego punktu. Dobra, przyjął jedynka, dzięki. Break, skul pod ostrzałem. To świetnie, skul, gdzie jesteście? W budynkach, uważajcie. Ten kolej w helikopterze żył. Bądźcie bardzo ostrożni, to jest trójwymiarowe pole walki. Budynki, okna. Green wkracza od kierunku wschodniego. Przyjął. Przy kościele dwóch? W kościele macie piaski i ten worki z piaskiem i kolesia jednego. W pobliżu terenu waszych działań koordynaty 029, spacja 072 macie kanał. W tym kanale macie uzbrojoną motorówkę, która najprawdopodobniej broni jakiegoś cennego punktu. Przyjął skół. Do Dan. Hubi za mną, Hubi. Zgłasza, Red, co jest? Weszliście do miasta? Ta motorówka mieście. To jest wersja użytkowa migracji z 50, na całe szczęście od dobra. Nie będziemy obchodzić od tej strony, Przez budynek się śnie. To by nas zjebało, jakbyśmy byli tutaj na miejscu. Kościele może być, prawda? W kościele, kontakt. Płynie wybrzeżem na południe. W kościele prawdopodobnie zakładnik, uważajcie. Za budynkiem! Za bum! A raz jeszcze jedna uwaga, albo prośba do Daddy. Przydało mi się amunicja, że jakieś 5 jest pod kościołem. Czerwoni sprawdzam żółty budynek. Pamiętajcie, że tyły są. Skór, misja kolejowa, polecieć do Rany i goczekane. Skrzynie z amunicją dla piechoty i wróć. Przyjął. W kościele. I goczekany, zobaczcie go. Zadziałem gościa, który strzelał. Czerwony z prawej topa. Za bunkrem jest ktoś z naszych? Dobra. Nie wiem, ale może być, uważaj. Łatam ci klatę. Red, widzisz nas w środku? Potwierdzam, w środku, w mieście, nie, obok, naokoło was i koło was nic nie ma, wszystko odcięliśmy, tylko ten bunkier i kościół. Przyjąłem, okej, no to kościół już chyba też zabezpieczony. Mamy zakładników. I macie jeszcze obok kościoła, vis-a-vis pick-upa czarnego, całą stertę. Daddy, zgłoś. No, przywieźcie do tego miasta. Jak to medyk nie żyje? Hubi zginął? W okolicach tego miasta mieliśmy wrogie kontakty, zjedliśmy ich. Tak. Nie wiem, czy tam baza przemytników została zaalarmowana. Zginął, żyje. O kurno. Dobra, przyjął. No to mamy problem. Zieloni straty, jeden. Zginął nam medyk. Zabezpieczy teren. Southwest. Rozstawcie się po budynkach, żeby widzieć wszystko poza miastem. Pełna pieluchę.
sprzęt, nie wiem co tam jest, jest pomiędzy kościołem a drugim budynkiem, pick-upem. Uważajcie na kontakty w budynkach. Panie podniesie lów. Helikoptera, kontakt. To Skull meldował jeszcze jednej w kanale na północ od nas. Kontratak z Northeast przyszedł. To są dwa patrolujące pontony plus motorówka głęboko w kanale. Jeszcze jeden koło helikoptera jest. Jak przekazał Skull Red? Sprawdźmy ten kanał. Co mamy zrobić z tymi dwoma pontonami motorówków? Ciszy się? Potwierdzam. Czy ktoś odwiązał Gorczyka? Jestem, żyję. Dobra. Auto do was jedzie, auto do was HQ, jedzie. Uważaj. Pojazd jakiś jedzie. To chyba jest HQ, nie strzelę. HQ, jeżeli możesz, to szybko wjeźdź do centrum. Break. Szybko, raz. A i żandarmeria. Jak absurdalnie to brzmi, że jest HQ koło roga. No. HQ jako szpica. Dzień dobry, znaczy kontakt, strzelamy tutaj, ale wychodzą z dołu, prawda? No Green potwierdza, my mamy bardzo słaby ostrzał. Chłopaki z MG, podejdźcie tutaj. Odcinam, do budynku. Odcinam. Od strony północnej i spróbujmy coś zrobić. Trafiłem na sporą ilość kontaktów. Mów gdzie i czyść. Tam gdzie było HQ. I walduję, że ranny. Na prawo. Są prawdopodobnie dość blisko. Daddy, zgłoś dla jedynki. Jestem obok pozycji helikoptera, wyczyściłem już. Jesteśmy gdzieś przed miastem Gojce od strony północnej. Dostaliśmy jakiś ochrzał z wybrzeża. Są bardzo blisko przy budynkach. Przyjął, wyjdźcie z tego miasta się schować. Tutaj Red potwierdzą tu kontratak na miasto. Wyszli chyba z tych łódek. Czy bandaże? Mamy jakieś bandaże. Tam w ogóle zostawiłem kitbaga medyka pod budynkiem po lewej mojej. Uważaj, bo to już nowe. Green, macie jednego... Tu przy murze już nic żywego nie ma. Na północnym wschodzie... Tu nie widzisz to? Zabudowaniach. Tak po tej linii od kościoła. Widzę, tylko chodzi mi o jednostki wroga. Aha. Przepraszam, Green chwilowo nie słuchało, także możesz powtórzyć? Macie jednego... Na 110 nasi? Zabudowania. Ostrzał. Na północnym wschodzie ostatnie zabudowania na linii kościoła. Przyjął ostatnie zabudowania na linii kościoła, rzeczywiście jakiś ostrzał idzie. Dowódco na 110 nasi. Tutaj jedynka, wchodzimy do miasta. Tak, powinni ktoś być nasi. Ktoś ranny z AT od nas idzie w kierunku waszym. Nasi się z nimi strzelali. Słuchajcie, w tym ostatnim budynku prawdopodobnie jest jeszcze gościu. Tym takim za murem niebiesko-białym. Chodź, weźmiemy go. Mówię, Igorczyk, kurczę, za Kubę. Jesteśmy w jednym z budynków w mieście, co mam dalej robić? Igorczyk, jesteś? Dobrze. Oczekiwać na resztę zespołu. Przyjął.
Red zgłoś dla Reddy. Dobrze. Nie ma. Ale to nic nie znaczy. Red zgłoś dla Reddy. Zgłasz. Dostaliśmy informację, że na punkcie uzbrojona motorówka jest jaskinia przemytników, także waszym zadaniem będzie zneutralizowanie tego. To ja idziemy tam naokoło podejść, bo nie mamy zejścia od strony miasta. Dobra. Okej, zbierzmy się przy... Co za strzał? Nic się chyba nie stało. Dalej z górku. Spieszmy się przy kościele. Znaczy, jeżeli jesteście w centrum, to zostańcie w centrum, a jeżeli nie, to zbierzcie się przy kościele. Gdzie dać wam tą skrzynię z amunicją, ponieważ mam ją już w układzie. To w miarę możliwości posadźcie ją w mieście Wigny. Wszystko pozamykane. Wigny? Otwieram. Zgłoś do jedynki. Przyjął. Daddy zgłasza. No co jest jedynka? Jesteśmy w jednym z budynków. Jakaś ciężarówka pojechała z pełną piechotą. Jesteśmy pod ostrzałem. Przyjechała do was, czy przejechała przez miasto? Określa, przyjechała do nas, wjechała nam jakby we wjazd. No dobra, utrzymajcie się, dacie radę. Przyjął. Od razu tego martwego mogą chyba chłopaki ze Skula zabrać, mi się wydaje. To był bardzo dobry pomysł. O Boże. Dobra, jak już tu jesteśmy, to w takim razie tak, czerwoni, zawijmy się te budynki, dwa połączone na kierunku south. Dobrze, możecie opuścić broń, generalnie nie jest tak, że zaraz nas zaatakują pewnie. Szkoda Hubiego, kurwa. No, akurat miał pecha. Tu będzie RZ robione. Tu, w tym miejscu? Ta jest. Dobry pilot. No tylko, tak myślę, że da radę. Zabrać, wiem, dlatego niech nadaj im, żeby lądowali niebieskim. Centralnie, nie za to weź odejść. Znaczy mi się wydaje, że nie warto zmieniać w ogóle tego miejsca lądowania, tylko niech pozostaje się przy kościele, nie? No, okay. Daddy do school, w miarę możliwości siadajcie przy kościele na niebieskim dymie. Przyjął. Będzie zabawnie. A i to pilotuje Hasy. Ty, rozstrzelali go? Jebnie. Ej, rozstrzelaliście tego oficera w kościele? No jak oficera w kościele wziąłem do niewoli i nie żyje. Jak to? No ciężko powiedzieć, bo mnie nie było. Może dostał jakimś przypadkowym. Może rykoszet poszedł podczas wymiany ognia. Pechowo akurat do niego, nie? Odsiądź się. O, i po śmigłowcu. Ale w sumie trudne zadanie miał. Jesteśmy na... Genialne lądowanie. Pokójcie skrzynkę. Mayday, mayday, jesteśmy na ziemi. No szkoda. Wyznaczyłem było więcej miejsca, no ale trudno. K***,
kurwa! Wiesz co, warto było dla samej próby. Lądowanie. Green. To się naprawi. Dobra, ale my to damy radę. Przezbrójcie się, Green. Ktoś ma potrzebę przezbrojenia, to jest jakaś skrzynka z zbrojami na dole. A powiedz na mi, północy to... czyli wystrzały. Daj mi dla mnie skoro i tak się zaraz spierdoli, bo wyjebany w śmigłem budynek. Albo uderza, albo strzela, nie jestem szybki. Nie jesteś wyjebany śmigłem budynek. Jak nie jesteś, jak jesteś? Jesteś wyjebany śmigłem w samochód. Nie, bo artyleria uderza gdzieś na północy. Nie da się. Co za arty sypiem? Ten kanał... Można użyć innego samochodu, żeby go przestawić. Jest zabudowany cały. Tam tak, tak, jest... dostaliśmy informację, że tam jest skinia przy mytników. Tam tak, tak. Już Red powinno to sprawdzić. Tam jest tylko jedno wejście w wodę. Red widzę, że dalej jesteście, więc macie szansę jeszcze się przezbroić przed pójściem na jaskinię. Trochę nie ma nic tutaj w tej skrzyni, nie? Tam widzę śmigłowiec. Jest tu jakiś medyk? Wasza decyzja, Red. Niestety nasz medyk nie żyje, także. Tamten śmigłowiec jest uszkodzony. Może Red ma medyka? Jest ostrzelany. Już co, oberwał z budynku, serio. Czy możemy przejść tamten helikopter? Kościół był tu na piętrze. Ale nikt go nie zauważył. No. Dobra, udaje się. A do mnie nie trafił akurat, tylko zdjąłem. A tak to byśmy dwaj leżeli. Mamy narzędzia. Znalazłem wroga z budynkami wybuchowymi potrzebujemy. Narzędzia, ale nie, jako, nawet jak go tu naprawisz, to wiesz. Nie wystartuje. Ale nie, tam jest, tam ta druga helka jest przecież jeszcze, nie? No i co, Rad ma tego medyka, czy nie? Czekuj. Kto ma medyka? Tam strzelaliśmy. Powiedz, że mogą sobie wziąć tą jaskinię. Myślę, że Red ma medyka. Bo by nam się przydał. Tak, mamy kogoś do łatania? Nie mają medyka. Też nie mają medyka. Gorszyk. Ja potrzebuję. Co jest, kurwa, pierdolę. Kontratak północ, kontratak północ. Tak, dobrze słyszałeś. Słuchajcie, mam parę ludzi do połatania, jakby się okazało, że ten medyk gdzieś jest. Dobra, medyk już jest operacyjny. Niebiescy, weźcie to z lewej strony ze wzgórza, zabezpieczcie. W dół trzeba będzie zerknąć. Dostałem informację, że medyk czerwony, red już jest operacyjny. Jak się dowiem, gdzie jest, to wam powiem. Więc ładunki są bezużyteczne. Ale tu dużo RPG-ów leży, także... Tak. Piloci będą próbować naprawić ten śmigłowiec, co tu jest zepsuty na południu, czy... Nie wiem, nie jestem w stanie powiedzieć. Uwaga, podchodzę od strony północnej. Do Reda nie musisz nadawać. Mówię do Reda. Kto potrzebuje medyka? Ci medyka tu gdzieś w pobliżu? Igor, zaraz, tak, zaraz. Śmielek. Dobra, dobra. To skoczcie do centrum. Green też tu już jest. Green jest medyk? No chyba powinien być w centrum. Green, słyszeliście rozkaz? Jest tu gdzieś medyk? Kurde, nie jestem pewny. Nie słyszałem prawie na pewno. Kurwa, ale amunicję przywieźli. O co chodziło? Czy przezbroicie z Redem, ruszacie o rozdwaj na uzbrojoną motorówkę? To jest. Jedynka zgłośla. Tym głównym kanionem w dół? Jedynka, jeśli czuć się na siłach, to zaatakujcie ten obóz przemytników. Bo przez ten jeszcze czas właśnie. Tutaj tym kanionem w dół, tak? Tak, lecimy to zaatakować. No wiem, dużo się dzieje. Tylko do jaj, bo dzieją sporo roboty. Powtórz? Kto jest ten medykiem? Nie to robię sobie. Medyka jeszcze nie ma, panie poruczniku. Medyk nie lepiej, tylko jedynka niż którzy. Tak, a jak się nazywa? Atakujemy, mogli ludzie już przerwą do walki, więc atakujemy ten obóz. Dobra, przyjął. Dajcie znać, jak skończycie. Jak się medyk nazywa? Wasyl. Wasyl. Medyk się Wasyl nazywa, jakbyście go szukali. Będzie w centrum za jakieś dwie minuty. Się? Ja potrzebuję chwilkę. I zaraz wrócę. No mówię, jak jesteś gotowi, nie? Nie, drużyny muszą być gotowe.
Jak ciele Ajo? Ajo... Gdzie on jest? Przecież widziałem kurwa bieg. Czyli jedynka atakuje, rozumiem. No, nudzili się, to się to już się od razu wyrwali, polecieli. No okej. Okay. Panowie piloci, zamiast gwizdania, mogą się stąd jakoś wyrwać, czy nie za bardzo? Nie ma nigdzie żadnego pojazdu. No właśnie. Na północ, nie, na południe... Na chyba, że ten, jesteśmy do tego pick-upa. Zamknięty. Tam jest taka kelka, tam jest. Mam, że... Zamknięty na stówę, sprawdzałem. Nie, sprawdzałem i można było wejść. No wejść, ale nie lata, nie ma instrumentów ani rotora. A nie macie narzędzi? Mogę podjąć próbę otwarcia tego auta? Mhm. Medyk za 10 sekund. Punkt medyczny, punkcie tym zdaszkiem. Przy punkcie zdaszki. Dla ci są specjalni. Tu masz. Mhm. Medyk na miejscu, czeka na randę. Niech zdechnie, błagam. Kurwa, mać. Nie zbilocie. Dobra, Ajo na razie nie jest mocno potrzebujący. Krew mu daj, bo stracił kurwa dużo krwi. Jest tu Wasyl? Tak. O, jest. Kurwa. O, dobra, szyję. No. No bo ja się zużyłem. Bo ja się zaraz tylko zużyłem. To tu za bunkrem leży, koło bunkra leży ten, a jo koleś z RPG-iem za amunicją, nie chciał amunicji na różne pociski. Dajcie mi przejść chociaż. Wow. O, są cywile ogólnie, nie? Helikoptera takiego? Co? Uważaj, bo oni lubią sobie znikać. O, życia. O, o, pobra, a, ale jestem szybki. Jest Risu? Czarny ciąg. Albo i stąd? I? To nie jest czarny. To nie jest czarny. To nie jest biały. To nie jest ksiądz, to jest pop. Dope biały. Pop Urban the Second. O, i stąd. Okej. Ja mam keszu. Mam tam. Dalej będzie to ja. Urban the Second. Ale czy masz... Po co ci ile bandaży? Dobra, gotowy. Ostatyk. Weź tego Ritsu, ty będziesz amunicyjny. Ja mam pełny. Red do Daddy, ktoś się stawił obok budki z telefonem, cały plecak medyczny ze wszystkim. Włosz jest ponad. Odmawiam, Red to jest pozostały jest. Po medyku Green. No przyjął, ale piechota by mogła to zabierać, nie? Albo gdzieś to wpakować na mózgu, czy bo to jest... Jak tam wszyscy już opatrzeni? Odmawiam. To tak, chłopaki, to dajcie znać, jak was opatrzą. Ritsu, daj mi magazynki. Ale ktoś z was opatruje, tak? No tam masz przecież... Potwierdzam. No nic nie ma, ekstra. Jeden był tylko. No jak ty masz, kurwa, z 12 magazynków, jak nie więcej. Dawaj, życie. Dobra, gotowy, Red White. Jakiś LG jest ciało chłopiego? Czy nie? Nie wiem, ja specjalnie wziąłem worki na ciało. Nie, ktoś na pewno, no, w sumie już go zapakowali w torbę, tylko nie wiem gdzie. A, okej. To na mają. Patrzcie, gotowy, Sato? Dzięki. To kurwa zombie jest. Gdzie zombie? Szyję. Tutaj. Nie, on jest martwy. A ja wyblok. No. Serio? Nie, bo strzelali mu. A ja wziąłem jakieś dodatkowe RPG? Ja pobrałem wszystkie. Aha, dobra. Chyba, że tyle masz 3 kilo. 45. Nie, my też będziemy RPG? No, weźcie, bo widzę, że już. To daj swojej dwójce. Niebiescy, pobierzcie RPG, jeżeli macie. Dajcie są, dawaj. Nie masz wyboru już. Nie, bo gotowy bodybag. Po co ci te bodybagi? Dobra, dobra. Czy ja chmielek? O! Chmielek! Czekaj, bo kazali mi iść po co?
to szyję sobie, pójdę kiedyś po RPG-a. Niebiescy, znajdźcie mi RPG-a. Zdałem się, że ciągle walczę. Ale to oddaj wtedy komuś tego. Rozówkę. I dane do jedynki, zgłoś. Jak tam play widzę, zmieniłeś się nauga. Jak sytuacja u was? Przyszmi kolanie, zajmujemy przystań. Ja ten obóz przemytników już zajęliśmy. Nie mogę. To weź przynieść do mnie i poszukaj jeszcze amunicji. O, dymy. Ile? 36. To nie dużo. Okej, okay, wszyscy, którzy są gotowi, spotkajmy się przy tym śmigłowcu tych przemytników. No, a ja do medyka. Będziemy cisnąć na dół, tam jest jakaś jaskinia, którą musimy oczyścić. To gdzieś tu? Gdzieś w tej okolicy, tam gdzie jest ten kanał? Tu na dół. Dadli, pozwól mi, że punkt obrony morskiej jest zajęty. Rozumiem. Potwierdzę. A policja wchodzi teraz na... na bazę przemytników? Obóz przemytników jest już zajęty, oni atakują teraz przystań przy nim. Surfera? Kurde, to policja sobie radzi doskonale też. Nie wiem czy surfera, bardziej mi się to z Poseidonem kojarzy. Co Poseidonem? 315 na takim półwyspie jest pomnik. Kurwa, ja pierdolę. No jest pomnik, to oczywiście. Robotnik młotem wykuwający sierp. Mam wrócić do Grina? Czołem, wikary. Czołem. Dołączamy. To dołączaj. Dawid, raz zapytanie, czy do Grina mam dołączyć. Jeszcze zaraz przybiegnie diament. Powtórz? Diament. Jeszcze jednego tylko nam brakuje i będziemy gotowi. Czy mamy dołączyć do Grina pierwotnie na ten kanał tam i te tunele? Tak, potwierdzam. Mieliście zaatakować razem w dwa oddziały. Przyjął, nie mogłem, bo mój medyk opatrywał rannych z Grina i moich. Dodaj zgłoś dla jedynki. Daj zgłoś. Ale się drodzy. B na koniec będziemy mieli, no fajnie. No nie taki koniec. Trzy jedynka, dobra robota. A tu byliście już, o tych? Macie jakiś... No właśnie o tym mówię, a co jeszcze jest? Przystani? No jeszcze jest ten. Jeszcze jest... Poczekuj. Baza przemytników. Policja to oczyści pewnie. A, aha, dobra. Znaczy nie wiem, zgaduję, bo wiem, nie, że coś się dzieje z tą policją. Rzeczy, nie? Więc wydaje się, że jest tylko dwa punkty. Tak. Gdzie jest nasz ostatni niebieski? Nie, zaraz. Banan, bardzo ważna rzecz. Był przed chwilą Chmielek. No. Chmielek, jesteś? Zresztą po RPG pochodzi. Jedynka, jak to wygląda? Chmielek. Jakiś fontan przypłynął. Ekstra. Raczej możemy go przejść, jest już pusty. Zieloni gotowi. A wszyscy się ten panton zapakujecie? Zaraz sprawdzimy. Spadamy ramy. Diament. Skór zgłoś. Wywołaj go na długim. Skór zgłoś dla Green. A ten to co? Nikt się nie zgłasza. Wiążą tu. No chyba tam średnio operacyjny jest, wiesz? Tak jest. No widzisz. Albo coś takiego. Nie wiem. Dobra, idźmy już. Ogólnie to tu jest przejebany teren, bo da się wyjść. Dobra. Mhm. Bo robię. Będzie zajebiście. Ej, nie zostawiacie bananów, no. I tu macie... Patrz na mapę, nie? Patrz. Tak.
tu masz jeden ponton, który patroluje tak o. Tak. I tu masz drugi ponton, który robi takie kółka mniej więcej. Tu masz wejście, które jest totalnie strome. Tu całe to jest chuj strome, tędy nie wejdziesz. Wejdziesz tylko tędy i tu do środka możesz tylko wodą. Jesteś pewny? Wydaje. To znaczy tak jak tutaj w dół, o tu nie pójdziemy? Pokaż. Paluszkiem. No nie, tędy nie zejdziesz, tu masz chuj stromo. Musisz lecieć całe tu. Koło, albo tędy, albo tędy. A tu? Tędy pójdziemy, tak jak pokazują tu teraz. Wejdziesz, ale jak patrzyłem, to tam, tu jest pionowa ściana dosłownie. Tu jest cała pionowa ściana. Tak o. No. I tu jest łódka. Na poziomicach to wygląda łagodnie, nie? W porównaniu z resztą. Zobaczymy. Green, tak, poczekaj sekundkę, bo jeszcze mi tu jeden gościu. Dobra, let's go, let's go, let's go. Przyjął. Zjedziemy na dół, na dole poczekamy. Jasne, w drodze. Mamy kontakt na zakładzie dla daty. Daddy, zgłoś do jedynki. Skłasz. Ten ponton jest niezdolny do dalszego użytkowania, więc nie mamy żadnego transportu wodnego. Czy w takim razie przemieści się na południe na klif przy uzbrojonej motorówce i patrzcie, czy coś nie wypływa do klifu. Jeżeli będzie wypływać, a nie będzie to potwierdzone, że to są nasi, to przyjął, zaraz się tam odbywa. Czekaj, bo mi nawala po uszach. Bo tutaj nie jest dziupla, tylko to jest taka przystań nawet spora zbudowana. Na szybko zajmiemy tą łódź patrolową wojskową i poczekamy na green. Przyjął koordynacie swoje działania z green. No, tuż za tobą, cześć. Wróg ma łodzie podwodne też. Wróg ma łodzie podwodne. Tak mi nie otrowa. Przed nami jest red. Uważajcie. Ta łódź jest przed nami, to jeszcze nie jest ta, co napierdala. Tylko nie dajcie się zabić, za dużo osób. Do kogoś cały czas. O ja pierdolę. Uważajcie ze wpadaniem na ten teren, bo żebyśmy nie postrzeli nasz. Jedna motorówka zwykła, jedna motorówka wojskowa opancerzona granatnikiem, jedna wojskowa nieopancerzona, dwa SDF i tu jest cała kurwa baza. To nie żyje. Przyjął red, to w takim razie razem z Green zajmijcie tą bazę. Kurwa, kompleks. Moja broń, bo mi się amunicja skończyła. Jaką masz broń? MP5. Czekać mi tam, nie łazisz mi tam jeszcze. Chodź, czekać. Przygotujcie się do wejścia do budynku, ale nie wchodźcie. Podporuczniku miałem do was dołączyć. Wszyscy macie? Wszyscy są od was? Jasne, nie ma sprawy. O, HQ przyjechał. Tak, tak. Dobra, czysto wchodzisz, czy mam wchodzić? No jak wolisz, no. Byście trochę nie wchodzili na krótko, to jak macie ochotę. Ale wyczyściliśmy tutaj, mieliśmy trochę... Dobra. Okej, stack up, goście, wchodzimy. Razem z drugą drużyną, czy tylko my? Tylko my, druga ma zostawić na miejscu. Green na poncie jest. Może zejść. On jest w rogu po lewej. Tam kurwa koleś pływa. No, trzeba i tak do niego wejść. Jaka jest sytuacja? Da się wejść? Good job. Tylko Achim, nie jesteś z drużyny szturmowej, tylko z drużyny, która ma osłaniać, także. Dokładnie. Ale na to wygląda, że jestem lepszy? Nie, po prostu pchasz się, gdzie cię nie proszą. Dobra, zabezpieczyć to. Teren zabezpieczony, dwóch zakładników. Dla... Daddy.
Jedynka zgłasza. Jedynka, wchodzi bezpośrednio od południa do jaskini, macie zaznaczoną trasę niebieską linią. Czekamy tu już na was, będziemy kończyć. Przyjął. Dobra, niech ktoś weźmie ze mną zakładnika red. Biorę. Albo, no nie, też. Wyprowadźmy ich. Co tu się dzieje? No. No bo tu jest jeden. Zostaw go. Nie jest przeroda. Że zaraz się wtopnie. A, bo tego nie miał tego. A, mamy dwóch zakładników. Od samochodnej prawdopodobnie. Jeden wygląda na ważnego. Okej, okay, zabezpieczcie przy... Ustawcie się przy tym na bocie żandarmerii. Dwóch mamy gości, jeden wygląda na dość ważnego, a przynajmniej jest w garniaku. No, w środku jakieś narkotyki, także... Nie, chyba nie. Nie, to coś mówią goście. Ja nie widzę. On gdzieś tam... Ty go odstawiałeś, tak? Gdzie on? Się podziwił. Dobra, zabezpieczę teren, czekam na policję. No, ten... Okej. To co, ja wyjdę ze swoimi na górę tego wąwozu. Powiem wam, że... Myślę, że nie ma sensu, bo tutaj zakończysz. Aha, to spoko. Dobra, dobre. Moją dobrą miejscówkę. Fantastyczną. Przechuj. Pod wrażeniem jestem. Niestety wywołam jedynkę, zapytaj się ile czasu nie zajmie. Z góry nie zobaczę. Jedynka z góry. Najgorsze, bo nie mam kurwa nic. Przeleć się od zachodu tam do... przez cały pier i popytaj się, czy ktoś ranny. I tak to ubiegł pomoc. Ktoś medyka potrzebuje? Medyka ktoś potrzebuje? Nie. Psycholog dopiero. Czy mi jest popły, papa? No ja mam. Dobra, za to. Tobie wrzucam to. A ciebie kisiel kocham bardziej, bo masz więcej miejsca. Masz dwa pociski. Nawet trzy. Pojemny jest. No. Ciekawe, jak policja otworzy te kontenery, jak one są na kot. Poszukiwałeś się na te skończyłości. To po prostu masz grube dupsko, HZ. A to oni mówią, bo nie przeszło. Przejść. Jakbyś nie miał grubej dupy, to byś wylądował w nie. No ale znosiło mnie, kurwa, bo taki się gruby ma. Jesteś. Przesuwało maszynę na twoją stronę, no, mówię, widać. Hasło, czy masło? Bo się rymuje. To bo balast był z tej skrzynki. O, tam jest. Tak. Trzymaj się. Potrzebujesz medyka? Z 4 morfiny. Ja się tego muszę napisać. Co? Ja mogę mówić. Nie wiem co on tam w tym rogu robi, ale pewnie nie patrzysz. Zajnera? Policja by mogła zrobić takie wejście. Mamy łódź jakoś. Jakąś sparkę wyczaić i... Łodzie płyną! Łódź jakoś płynie. Otworzyć ogień? To my płyniemy, jedynka płynie. Nasi płyną. A, no
coś. No, dlatego pytam. To dobrze, mi jeden każdy meldujecie, że jednak przejęliście. Mało RPG mnie zostanie. Trzeba było strzelać, selekcja naturalna działa. No w sumie. W sumie to łodzie oznaczone. Jebane motorówki. To wygląda jak portowe. No nie? Kurwa, patrz się za tobą. Tam ci w ogóle gdzieś popłynęli w pizdy niebie zębie są. Bo oni to pierdolą. Kolej z RPG-iem wpadł do wody. To kto mu dał ten sternika? Ajo, nie, nie ajo. Alek. Przekażcie temu, co tam wpadł do wody z piechoty naszej, że musi popłynąć na zachód do schodów, bo tam... Mielek, w drugą stronę nie wyjdziesz, na kogo jest chwy... Tak. Spoko, poradzi sobie. Chmielek, ciśnij na zachód. No śmiejesz się, no patrz co człowiekowi zrobił. Dawaj chwilu. Po co go popychaj? Zaraz ciebie popchnę. Okej, debrief na dole przy SDV. Debrief na dole. Proszę wszystkich. Zdaje się, że przy łodziach miniaturowych podwodnych. Debrief na przy SDV. Formuj na prawo ode mnie, albo okej, okay, teraz na prawo ode mnie. Okej. Okay. Nie. Gdzie? Rosyjski się rosa. A tam? Rosyjska? Dobra. A nie, przepraszam, nie widziałem tego znaczenia. Jest serpa. No, w dole. A to ty, dobra. Nie wiem, co to powiedział. A, tutaj, no dobrze. Panowie, tutaj jestem. A, no widzisz, do lewej. Z tej strony. Jednak dobrze. O, ktoś spadł. Nie, co? Flaga serbska? Serbska flaga. Nie daj. Oczywiście, panuch musiał. Panowie, do nami. Ale ustawcie gdzieś szereg porządny, co? To nasz, panie. Ale piechota, to jest jakaś masakra. W workach. Ustawcie się przy workach. Kurwa, na kurwa, jak Radryk do dowódcy, no twarzą, kurwa. Ja pierdolę, jakie ameby. A to... Aha, to twarzą, ja kurwa, nie wiem, co mam zrobić. Na wschód. Jaki masz problem do mnie? Dobrze, panowie. Zadania wykonane, policja ma straty, widzę spore. Nie wiem, jak z piechotą. Policja jedna łódka ma w ogóle spierdala. Tak tylko mówię. I tak. Nie ma co dużo mówić, zadania wykonane ze spraw technicznych to ja mam przez całą misję 900 i po prostu wszystko dla mnie pływa, więc sorry za mój nieogar dzisiejszy. Ale nie wiedziałem kompletnie, co się dzieje. I to w sumie tyle. Jeżeli ktoś chce zrobić zdjęcie, to spoko, ale ustawcie się w ładnym dwuszeregu. Dobra, przy wodzie. Też niech przy wodzie staną, ustawcie się, niech się ustawią po prostu żołnierze w szeregu na tym. Wreszcie czarni, zróbcie miejsce. Odejdźcie. Ustawcie się tutaj na tym. Równo. Nie wpadnijcie do wody. Na wschód, tak patrz. Ustawcie się na wschód, patrz. A może proszę to takie pole zrobić. A czarnych poproszę na front, tak? Co jest? Ej, że co jest, czy nie? Szereg czy jedno szereg co jest? Nie, to jest chyba kazeta. O kurwa, ktoś leciał! A nie, jedna pierwsza. Przejdzenia ma. Pierdolę. Boże, ktań prosto. Pęknij po ledynie. Nie, dużo morfiny. Co ty? Red light, pęknij po ledynie. No, bo
mnie popchnąłeś, kurwa. Paladyni, klęknij. No kurwa, co to za paladyniego? Paladyni, klęknij. Bo mi tę pałę tutaj w twarz wsadza. Nie będę kłócał przy czarnych. No, ale Rekera zasłaniasz. To był element samotarzu. Flaga zniknęła. Dobra, zrobione. Teraz możemy się...